Emil, powiedz, czy ty masz jakieś przygody związane z polonezami, ze starą polską motoryzacją? W sumie kiedyś moi rodzice mieli poloneza. O! Nie był tak luksusowy jak wasz. No, nasz jest wypasiony, ale to wiesz. Ale to był Karo, Atu, czy może to jeszcze Karo, Karo. A, Karo. Tak. Czerwone Karo, czy? Nie, to było brązowe Karo. Brązowe Karo. Dali ci się przejechać, czy tylko jako pasażer? Wtedy to znaczy, wtedy jeszcze nie miałem tam prawa jazdy. No, ale to... Ale wiadomo, jak to tam... Trzeba się kiedyś nauczyć jeździć. Oczywiście się uczyłem na nim jeździć. A jak... Nie ma tak, że wsiadasz, od razu umiesz. No właśnie, ale jak uczyłeś się jeździć, to słuchałeś jakiejś muzyki? Oczywiście. Była no tylko muzyka disco polo. No właśnie, czyli zespół Klasyk pewnie się pojawił, bo to zespół, który istnieje od wielu lat. Klasyk, tak. No a to ostatni hit tego zespołu. Jak ci się podoba? Miłego dnia. No życzę nam miłego dnia. Co do auta jest nawet uzasadnione, prawda? Dokładnie. I tutaj teraz taki apel od nas do wszystkich kierowców, którzy oglądają nas. Powiedzcie zamiast do kolegi, który stoi obok w korku, ty mamy, był radę. Uśmiechnijcie się zamiast tego i powiedzcie miłego dnia. Miłego dnia.